Jak to jest, proszę pana, z tym WOŚP-em? Wspierać czy nie wspierać? Nie wiem, panie. Wspierać czy nie wspierać? Ja nie wspieram. Dlaczego? No bo nie. Ale dlaczego? Nie będę mówił brzydko na niego. Na Jurka Owsiaka? Tak. A co złego zrobił? No nie chce mi się dyskutować na ten temat. Dlaczego? No bo nie. Dlaczego nie warto wspierać Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Nie warto wspierać Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlatego że... Nie znam chyba takiego powodu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak najbardziej, ja to pochlebiam, bo to jest kult, niesamowity, naprawdę kult. On jest skarb naszej Polski. Pomaga się dzieciom, które potrzebują tej pomocy. Moja siostra dzięki temu właściwie żyje normalnie, jestem temu bardzo wdzięczna i na pewno będę wspierać. Bo myślę sobie, że dzięki temu wielu z nas jest zdrowych i jestem wdzięczna za to, co Jurek robi. No to jest mój kochany bydlak, jak zwierzak. A, tak. Mówią, że nie powinno się go wspierać w niektórych stacjach telewizyjnych i radiowych. A to dlatego, że ktoś jest biznesmen, który on chce jak najwięcej pieniędzy dla siebie. Włoczny! I tak jak powiedział Niemen, bo ludzi dobrych woli jest więcej. Jest więcej? Jest. Wierzysz w to? Wierzę w to. Że jest więcej ludzi chodzących... dobrej woli jest więcej. I mocno wierzę w to... że ten świat... nie zginie. Będzie rekord? Będzie. Na twojej piersi pojawi się czerwone serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? A, ja zawsze to robię. Zawsze to robię. Ja to życzę. No. U mnie też się pojawi. A u was? Dajcie znać i wspierajmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No jak najbardziej. Bartosz Kańtoch, SK. To chodzi o życie dzieci, bo dzieci będą dorosłe i dopiero będą mówić, to był szlachetny człowiek.